mówię, jak dzisiaj mimo co jak najwięcej zrobić. Najwyżej, nie wiem, do 22 tu posiedzę. Jest dopiero 19:56, prawie 20. Dobra, tutaj widzę, że możemy czołgiem sterować. Ależ zanim to zrobimy, to wolę unicestwić tego grzdyla. Albo cokolwiek zrobić. Tutaj będziemy musieli te obiekty zniszczyć, tak więc... O, ciasteczka dostałem z tych, więc przydadzą się. Fajna muzyka tutaj leci w ogóle. Niestety, mój czołg został zniszczony w bardzo okrutny sposób, więc musimy się tych głąbów pozbyć w taki sposób. A przynajmniej mogłem się ich pozbyć w taki sposób, ale no niestety nie dałem rady. Ogólnie, jeżeli chodzi o wspomnienia z tego poziomu, no to przyznam szczerze, że całkiem w porządku wspominam ten poziom. Ja i moi znajomi. Bardzo on graficznie ładnie wygląda, tak samo jak i... gameplayowo, soundtrackowo również bardzo przyjemny jest, tak więc same plusy w tym poziomie, tak zresztą jak w każdym, bo nie ma na razie jakiegoś takiego poziomu, gdzie soundtrack byłby według mnie no taki słaby czy coś. No i to jeszcze miasto w tle, kurde, fajne efekty to są. To się na to wszystko patrzy, że kurde, grafika i tak dalej, ale to naprawdę grafika jak na 1999 to jest naprawdę na wysokiej jakości w tej gierce. I to mówię autentycznie szczerze. Dobra, ja może się teraz zajmę za niszczenie tych ścianek. I się z wami najwyżej za chwilę zobaczę, kiedy to zrobię, bo to jest trochę nudne zadanie, a nie chcę, żebyście wy non-stop się patrzyli tylko na to, że ja te ścianki niszczę. No tutaj, jak widzicie, już jedną pulę zniszczyłem. No, jesteśmy z powrotem. Teraz sobie ustawimy łuk. Taki mini łuk. Wiem, że to inaczej się nazywa, ale ja to nazywam po prostu na razie łukiem. I unicestwimy zaraz te UFO. Catch the UFO, tak zwane. Z Sonica CD. Okej, małpa sobie wsiadła do UFO. I nic z tym nie mogę zrobić na razie. A, no w sumie mogę ją tak z daleka pocisnąć.
Dobrze. Rozbiłaś się. Frajerko jedna. Albo frajerze, bo w sumie to raczej on jest. Dobrze tak tej małpie zasranej. Bananowcowi jednemu. Oj, kolejny, kurde, frajer. O Jezu. Serio? Dobra. Jesteśmy, kurde, i naparzamy, kurczaki pieczone. No niestety, pierwsza próba nie pykła. Jest! Dawaj, kurde, małpiszonie zasrany, gdzie ty jesteś? Mówiłem, że w końcu ją złapię. A teraz sorry, spierdzielamy stąd. Dobra, no to skoro mamy tutaj dwie małpy złapane, więc teraz lecimy dalej w takim razie. Uuu, muzyka się zmieniła. Na taką bardziej agresywną. Lubię te klimaty. To w ogóle Laboratorium Strasznie Migeksa 2 przypomina z jakiegoś powodu. Serio, jakbyśmy już drugi raz w Geksie 2 byli. Muszę w końcu tę grę zrobić na 100% na kanale, bo ja tylko zrobiłem let's play tak o, żeby był. Tutaj kurde małpy powstają z Spectera. Ho ho. A to ci ciekawostka dopiero. No ale jak tam wyżej się dostać? To już jest jakaś platforma? Nie mam pojęcia, dobra. Tu jest, są na razie drzwi zamknięte, dlatego że potrzebujemy jeszcze jednej małpy. Jeszcze jednego małpiszona. O nie, znowu sekcja z autkiem. No nie gadaj. O kurde. No dobra, niech będzie. Okej. Tu mi teraz mój pad Shogun zaimponował. Przez chwilę myślałem, że kurde mi nie zaimponuje, tak więc szapoba dla ciebie w tym wypadku, ziomek. Dobra, mój Skyflyer. No i dobra, no to skoro jesteśmy teraz tutaj, to po raz kolejny trzeba tutaj autko wprowadzić. No, wjeżdżaj tu. Jedziemy. O nie! Czemu ten Shogun musi mieć takie problemy sam ze sobą? W sumie spróbujmy, czy uda mi się tutaj dostać. Ty, udało się! Ha! Ominęliśmy sekwencję. No nieźle. Whoa!
Dobra. Teraz idźmy unicestwić tę pieprzoną małpę, do której długo trzeba było się dostać. Idźmy teraz po tę małpę. Idźmy teraz po tę małpę. Bo za długo się do niej dostawałem. Proszę bardzo. Już po tej frajerce. A teraz sobie puszczę samochodzik, dokładnie, i sobie tę monetę zbiorę. O ile nie będzie mi odmawiał posłuszeństwa. Dokładnie, moneta Spectra jest moja, dziękuję, dobranoc. Właśnie w taki oto sposób przeszliśmy sobie tę oto sekwencję. A teraz pozwólcie, że jeszcze użyję hula hop, ponieważ to hula hop mnie przyspieszy. Dokładnie tak. Dziękuję, dobranoc. Mamy tę sekwencję zaliczoną. I możemy teraz dostać się do tych oto drzwi, które były cały czas dla nas zablokowane. O ironio. Dobra, co tutaj? Okej, czyli widzę, że tutaj mamy ruchomą platformę. Przynajmniej będziemy zaczynali z pełnym zdrowiem. Aha, czyli takie unikanie w sumie takich kolców. W sumie spoko. Nie jest to jakby złe, więc całkiem w porządku. Da się to przeżyć jak najbardziej, tak? Dokładnie tak, trzeba było się tutaj dostać. I przy okazji sobie życie nadrobiłem. Tutaj nie mamy nic. Okej. O nie, tylko nie te młoty. Te młoty też mi się z Geksem kojarzą. I z Crashem. Za dużo Crasha i Geksa. Trzeba ograniczyć te dwie oto produkcje. Ale też nie lubiliśmy za młodu tych młotów, ponieważ nas bardzo triggerowały, bo nigdy nie potrafiliśmy się przed nimi bronić. Dobra, kolejna małpa, unicestwiona. O ironio. Dobra, tam winda sobie zjechała w dół. Super. Więc teraz będziemy mogli ogarnąć sobie coś takiego. Dobrze. I lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Dokładnie tak. Jeszcze dwie małpy nam pozostały, co nie? Pozwólcie, że zerknę w statystyki. Nie, trzy małpy. Technicznie cztery, no ale na razie tylko trzy małpy. I ten soundtrack jest naprawdę, kurde, wyśmienity. Będę sobie musiał go zapisać w telefonie. Na jakiego grzyba ja nadrabiałem sobie to jedno życie, skoro tak czy siak ginę na prawo i na lewo? Aha. Auć. Dobra, rozumiem. Skup się, Michał. Masz zerowe życie. Nie spiernicz tego. Haja! Haja! Może dam Sinkbug shooterem załatwić. Spróbujmy tym Sinkbugiem załatwić tę małpę. Houston, mamy problem. Chyba tutaj by czołg się nam przydał. W każdym razie tej małpy raczej nie uda nam się złapać. Ponieważ wydaje mi się, że aby zdobyć tamtą, znaczy złapać tamtą małpę. Tak więc nie, żebym się czepiał, ale wiem, że po prostu nie damy rady tamtej małpy złapać. Takie są realia
na które musimy się przygotować. Łatwiej byłoby, gdybym miał tą ostatnią moc. W ogóle, jak ja siedzę sobie? Troszeczkę wydaje mi się, że jestem za nisko. Dlatego musiałem poprawić tutaj. O, super! Ciasteczka, które nas uratują. Chociaż w minimalnym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy w ogóle teraz właśnie w tej fabryce, gdzie te małpy powstają. A raczej te hełmy dla małp. Oj, 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 oj. To jest pytanie, gdzie my mamy iść? To jest bardzo dobre pytanie. Ale chyba potem właśnie się musimy wspinać. Z tego, co widzę. Tam u góry życie jest. Wezmę je. Przynajmniej będę się starał wziąć. Lecimy. Tam jest małpiszon jeden zasrany. Ho, 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 ho. Ale cię teraz dorwę. No i znowu, kurde, no nie. To jest jedyny małpiszon, którego mogę ten... Ja nie dam sobie rady z tym. Ja nawet nie muszę tego wiedzieć, ja po prostu to wiem. Ja nawet zgadywać nie muszę, ja po prostu wiem, że sobie nie dam rady z tym małpiszonem w zbroi. Chyba że jakimś trafnym cudem będę mógł tym singbagiem załatwić. Ale jestem wręcz święcie przekonany, że nie dam rady, ale no spróbuję. Dobra, lecimy z koksem. Singbag Shooter. Jedziemy. Dobra, obrywa. Fuck, ja też obrywam. Niech ta małpa zginie, proszę. Ta, widzicie, to jest właśnie to. Ja ją takim łukiem pocisnę. Ona mi, kurde, wywali gonga. Z rakiet. Dobra. Sorry. Spadam w dół. W taki bardzo fajny sposób spadam w dół. I będę tak co jakiś czas robił, bo ponieważ ja nie chcę zginąć. Ja chcę udowodnić, że ja dam radę nawet z zerowym życiem. I to nie jest żadne przechwalanie się jakimś moim skillem, ponieważ gdybym miał skilla, to bym miał tutaj z 11 żyć. A ja w Ape Escape jestem słaby, więc po prostu chcę udowodnić, że nawet i z zerowym życiem jestem w stanie wyjść z twarzą. Czy tam z jednym życiem, dobra, przepraszam, najmocniej. Bo już sam siebie nawet w błąd wprowadzam. Chyba jestem zbyt bardzo przyzwyczajony do tych game overów. Dawaj, dawaj, dawaj. No, wystartuj. Dokładnie. I znowu w dupkę. Znaczy raczej w bok. Ciekawe, kiedy ten małpiszon wybuchnie. A raczej kiedy ta jego zbroja wybuchnie. Bo już tutaj 6 aż ataków zadałem. 7 to już jest atak. O ile dobrze policzyłem. No, 10. I dodatkowe życie. Nice. Poszło świetnie. Poszło bardzo dobrze, bym mógł powiedzieć. Więc teraz, ponieważ nie mamy tutaj żadnej innej drogi, to ja myślę, że najlepszym pomysłem będzie cofnięcie się do tamtej małpy. I z tamtą się jeszcze rozprawimy. Wiecie, o jaką mówię. Też w tej zbroi śmiesznej. Ale zanim to zrobimy, ciach,
bierzemy co nasze i let's do this shit, bo tu już ostatnia małpa nam zostanie i będziemy mogli kolejny poziom zrobić. No i przy okazji trzecie życie, bardzo fajnie. Daj mi tamtego małpiszona, śmierdzącego, śmierdziela. Bierzemy sobie teraz... A może niech tak będzie pod X-em. I wracamy z powrotem do ciebie, skurczysynie ty jeden. Uwaga na kolce. Idziemy kurde rozprawić się z tym... Z tą Francą jedną. Dobra, dawaj mnie. Skyflyera, mojego ulubieńca. Serio, to jest jeden z moich ulubionych gadżetów. Zaraz obok hula hop. Jest i on. We własnej osobie. No i oberwał. Jeszcze raz będziemy musieli 10 razy, kurde, policzyć. Dlatego ja wam tutaj pozwolę to wyedytować, ponieważ uważam, że atakowanie tej małpy 10 razy jest troszeczkę zdziepko nudne, więc widzimy się za chwilę w takim razie. I proszę, i po niej. Yes! 4 życia mamy, moi drodzy. Nie no, ten poziom poszedł rewelacyjnie, w przeciwieństwie do poprzedniego. Bardzo dobrze. To mi się podoba. I oczywiście standardowo idziemy sobie zapisać. Bo czemu by nie? Bardzo lubię w ogóle muzykę z ekranu zapisywania i ogólnie z tego laboratorium. Jest bardzo fajna. Ile będzie procent? 45,6%, moi kochani. Jezu, nie to chciałem zrobić. Weź stąd wyjdź. Trójkąt. Albo kwadrat. To już zależy w sumie. Pewnie to jest zrobione pod wersję japońską, ponieważ w wersji japońskiej możemy ten X-em i kółkiem, tak jak ogólnie w japońskich grach, X-em i kółkiem akceptować, a trójkątem i kwadratem bodajże anulować. TV Tower, czyli wieża telewizyjna. Na co my jeszcze czekamy? Jedziemy. Ile małp? Spectre. A co ty tutaj robisz?